Marta Szymik-Telesz, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej, a moim i Państwa gościem jest Adam. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam dzisiaj opowie nam o trąbce. Tutaj na stoliku dwie trąbki, dlatego już zadam to pytanie, dlaczego jest taka mniejsza i większa? Jak widzimy na tej trąbce, można grać już potem, jak wiadomo, już człowiek trochę będzie zaawansowany i w wyższych klasach, a na tej mniejszej, jak człowiek się uczy dopiero. Czyli jak zaczynałeś, tak, to zaczynałeś właśnie na tej mniejszej trąbce. Tak, na tym kornecie małym. Mhm, rozumiem. Dlaczego akurat trąbka, Adam? Dlaczego wybrałeś ten instrument? Zaczęło się od tego, jak przyszedłem tutaj z mamą i z siostrą do szkoły muzycznej na Dni Otwarte i właśnie oglądaliśmy wszystkie instrumenty i akurat wpadła mi w oko ta trąbka. I właśnie potem zjawił się mój pan profesor i tak jakby już mnie zachęcił, żebym tam grał. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło. Jak długo już się uczysz grać na tym instrumencie? 7 lat. 7 lat. A co sprawiało ci najwięcej trudności, jak zaczynałeś? Myślę, że ćwiczenie, no bo czasami też ciężko znaleźć ten czas, bo tu jednak też podstawówka i czy w późniejszym czasie już liceum. Jednak jeszcze tutaj też trzeba ćwiczyć, no ale jakoś daję radę. A najwięcej satysfakcji? Właśnie największą satysfakcję sprawia mi, jak już na przykład gram na tej scenie i wiem, że wszystko mi wyjdzie bardzo ładnie i właśnie potem schodzę i mogę być z siebie dumny, że wszystko wyszło idealnie, a nic nie zepsułem. Wiem, że ostatnio wziąłeś też udział w pewnym konkursie, opowiedz nam. Tak, byłem w Brnie, był to międzynarodowy konkurs i zająłem tam 2. miejsce. No to duży sukces, gratulujemy. Dziękuję. A znasz jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu? Tak, trąbka jest właśnie jednym z najstarszych instrumentów. We wszystkich państwach jest w logo poczty. Nie wiem, czy też każdy o tym wie. W Polsce można ją usłyszeć w Krakowie z wieży Mariackiej. Grana jest 4 strony świata. Dla burmistrza, dla króla, kiedyś dla kupców, teraz dla gości odwiedzających to miasto i dla straży pożarnej. A mógłbyś nam teraz zagrać taki krótki fragment tego hejnału? Jasne. To poprosimy. Pięknie. To tak króciutko, bo przygotowałeś dla nas też inny utwór. Tak. Co zagrasz? Zagram Tarantelę Mirosława Gąsienieca.